No i program Sol for Tomorrow zawitał dzisiaj do Wrocławia, dokładnie do 5. Liceum Ogólnokształcącego imienia generała Jakuba Jasińskiego. To właśnie tutaj czeka na mnie ekipa czterech fantastycznych chłopaków, którzy opracowują projekt dotyczący klimatu. Zobaczmy, co o nich słychać. Jestem Tymon, moją pasją jest neuroprotetyka i biorobotyka. Mateusz, moje pasje to muzyka oraz film. Ja nazywam się Tomek, interesuję się technologią i naukami przyrodniczymi, szczególnie fizyką. Nazywam się Mateusz, moje pasje to matematyka i jazda na rowerze. Projekt jest aplikacją, która ma zachęcać wrocławian do samodzielnego zbierania śmieci we Wrocławiu. Użytkownik loguje się, zakłada konto i podczas spacerów, na których wybiera się i zbiera sobie to śmieci, prawda, zdobywa punkty, które później wymienia na nagrody. Czego dowiedzieliście się o sobie, biorąc udział w programie Sol for Tomorrow? No, przede wszystkim nauczyłem się pracować w takiej ekipie, tworząc projekt tego typu, co było też zaskoczeniem, że to w ogóle jest możliwe i że to w gruncie rzeczy nie jest takie trudne. Dowiedziałem się dużo o podejściu biznesowym i marketingowym do sprzedaży całego naszego pomysłu. Przede wszystkim uzyskałem taką świadomość, że istnienie idei, pomysłu, zmiana na lepsze jest faktycznie możliwa, że to jest coś, co można wprowadzić, nawet nie tak dużym nakładem pracy, jakby się wydawało. No to kolejny punkt na mapie finalistów Sol for Tomorrow za nami, a przed nami kolejne ciekawe spotkania z fantastycznymi młodymi ludźmi. Jedziemy!